danej instalacji reformingowej poddawane jest to obróbce polegającej na zmniejszeniu ilości substancji parafinowych na korzyść aromatycznych, które lepiej się spalają, i tego również potrzeba około 30%. Potem 40% pozostałe stanowi benzyna z tak zwanego crackingu, czyli łamania struktur chemicznych długich łańcuchów, łamania ich w łańcuchy krótsze, i to stanowi dopełnienie tego symbolicznego litra benzyny. Ale oczywiście liczba oktanowa takiej benzyny byłaby wciąż jeszcze za mała po to, żeby prawidłowo działał silnik samochodu, więc silna trucizna czteroetylek ołowiu, który podnosi liczbę oktanową benzyny. I dopiero tak powstaje produkt oczywiście gotowy. Dodaje się zdecydowanie mniej niż ty chlusnąłeś w tej chwili. Z truciznami w ogóle trzeba ostrożnie. Ale fakt jest faktem, że właśnie skutkiem tych dodatków chemicznych zrobiły się te kłopoty z atmosferą, które mamy obecnie. I w tej chwili na przykład w ogóle to jest tak, że z każdej rafinerii benzyna, ta używana w samochodach, która wychodzi, składem chemicznym może się różnić niesamowicie bardzo od siebie. Prawda? Problem jest wyłącznie w tym, żeby w momencie nalania do baku pracowała tak, żeby kierowca uważał, że jest to właśnie ten potrzebny mu bardzo napój. Przy czym już w tej chwili, chociażby ze względu na ochronę środowiska, ucieka się od substancji typu związki ołowiu, dodaje się innych. Różna jest chemia, żeby uzyskać odpowiednią liczbę oktanową. Liczba oktanowa to jest po prostu taki wskaźnik porównawczy, jak gdyby, prawda, w stosunku do pewnych substancji uznanych za wzorcowe. Owszem, jest prawdą, że to jest najłatwiejsza metoda i że od niej się odchodzi, bo już w Europie używane są takie paliwa, które mają raptem 0,15 grama ołowiu na litr. U nas jest to niestety 0,4, a są w ogóle, bezołowiowe paliwa, ale prawda jest i taka, że są to niestety paliwa niezwykle drogie i w związku z tym nie są specjalnie popularne. Ale tu trzeba się jeszcze obejrzeć o jeden krok wstecz. Zanim to wszystko w rafinerii, te cuda chemii będą miały miejsce, trzeba tę ropę wyciągnąć jeszcze na powierzchnię ziemi, a jest to zadanie niezmiernie skomplikowane. Badania metodami sejsmicznymi ujawniły miejsca, gdzie powinien być gaz i ropa naftowa, ale pewność dają tylko wiercenia poszukiwawcze. Takie wiercenia trwają szereg tygodni, a nieraz i miesięcy, i wymagają ruchomego sprzętu, by wiercić szereg otworów w tym samym rejonie. Po to, by wywiercić dziurę w ziemi, potrzebna jest wieża wiertnicza, wciągarka, przewody i narzędzia wiertnicze, czyli po ludzku świder. Poza tym potrzebny jest specjalny system pomp tłoczący, tak zwaną tłuczkę, czyli gęstą ciecz pod ogromnym ciśnieniem po to, by wynieść na powierzchnię urobek, czyli skruszoną skałę. Poza tym tłuczka zapewnia smarowanie i chłodzenie świdra. Metalowe rury zapobiegają zapadaniu się ścian otworu wiertniczego. Aby zapobiec niespodziewanej eksplozji, na otwór zakłada się specjalną głowicę zabezpieczającą. Gdy świder jest już blisko celu, operacja staje się niezwykle delikatna, ponieważ nikt nie wie, jak wielkie ciśnienie panuje w złożu. Dlatego też wiercenia nazywa się często drażnieniem dzikiego kota. Po to, by wiercić otwory pod wodą, wieża umieszcza się na specjalnych, ruchomych platformach. Nogi takiej platformy opuszcza się tak długo, aż spoczną twardo na morskim dnie.
Natomiast sama wieża wędruje ku górze, tak wysoko, by nie sięgnęły jej nawet najwyższe fale, które na Morzu Północnym dochodzą nawet do 30 metrów wysokości. Wiercenie odbywa się wewnątrz ogromnej rury, która łączy platformę z dnem morskim i całkowicie chroni faunę i florę morza. I tu również, podobnie jak na lądzie, zakłada się głowicę przeciwwybuchową. Do wierceń na głębokości od 100 do 250 metrów używa się innych platform, tak zwanych półzanurzonych. Gdy są już na miejscu, obciąża się je balastem, aby uzyskały jak najlepszą równowagę. Taką platformę trzeba jednak w jakiś sposób przywiązać do dna. Robi się to przy pomocy systemu kotwic, ale na głębszych wodach ten system jest bezużyteczny ze względu na wagę kotwic i długość łańcuchów. Dlatego na większych głębokościach używa się statków kotwiczonych dynamicznie. Taki statek ustala swą pozycję w stosunku do otworu wiertniczego przy pomocy systemu sonarów. Centralny komputer otrzymuje informacje o wszystkich ruchach statku, oblicza odpowiednie poprawki i kontroluje stery strumieniowe umieszczone po obu stronach statku. Dzięki temu wierci się dokładnie tam, gdzie trzeba. Lina 94. Boski płyn. Skąd wiadomo tylko, że 94, panie docencie? No, tego nie wiadomo, bo, tego nie wie bo nikt. Jeśli nikt nie widzi... To prawda? Pan dolewa 80? Czy pan wody dolewa, przepraszam? No, to i średnio wyjdzie 94. Tak jest. Nie, oczywiście w tym celu między innymi barwi się, prawda, te benzyny. One nie mają takiego naturalnego... te etyliny nie mają takiego naturalnego zabarwienia, ale no dość ciekawa odpowiedź na pytanie, skąd w ogóle wiadomo, jaką liczbę oktanową ma paliwo, prawda? Okazuje się, że jest to sprawdzić niezwykle trudno. Po prostu są specjalne testowe silniki w różnych miejscach na świecie. Na przykład u nas w Instytucie Technologii Nafty pracuje taki silnik o zmiennym stopniu sprężania i bada się głośność pracy tego silnika. Wiadomo, że jeśli pracuje on na tak zwanym czystym izooktanie, liczba oktanowa tego paliwa wynosi 100. Jeśli pracuje na heptanie, liczba oktanowa wynosi 0. Teraz lejemy to, co chcemy zbadać, sprawdzamy głośność pracy silnika, no i już wiemy, że mniej więcej to znaczy, liczba oktanowa tego, co nalaliśmy... To znaczy może nie tyle głośność, ile stuki, detonacyjne spalanie, stuki, które występują podczas pracy silnika. No bo na tym właściwie opiera się ten pomiar. Tak. Liczba oktanowa ale to jest... Ale ja cię bardzo przepraszam, ponieważ mnie nie jest potrzebny do tego w ogóle żaden specjalny, standardowy silnik w skali światowej, bo ja to po prostu słyszę. Jak stuka, znaczy wiadomo co. U mnie natomiast, jak stuka zwykle, prawda, znaczy, że muszę dać do naprawy. No. Natomiast rzeczywiście ten mit trzeci należy rozwiać, że można to metodami chemicznymi po prostu sprawdzić. Nie można. Liczba oktanowa rzeczywiście jest do ustalenia tylko w taki sposób, jaki mówiliśmy. Ale jedźmy dalej według, jak gdyby, oglądając te nagrody, które dostaje człowiek pracujący w rafinerii. Otóż kolejna frakcja ropy naftowej to jest olej napędowy, bardzo niesłusznie jest to kompletna bzdura, nazywany ropą. To nie jest żadna ropa. Ropa to jest to, co pokazywaliśmy na samym cały początku cały świat programu. Przyjął tu termin paliwo silników diesla. I tak paliwo chyba dieslowskie. Nam powinniśmy ale również... oczywiście jak znowu we wszystkich tych procesach rafineryjnych dostajemy rzecz, która wymaga dopiero pewnych specjalnych zabiegów, ponieważ ma dużą zawartość siarki, około ponad 1%. I w tym celu przeprowadza się specjalny proces zwany hydroodsiarczaniem. Metal katalizator kobaltowo-molibdenowy. Trzeba go wsypać do takiej kolumny. To oczywiście jest tylko pokaz, który nawet nie z grubsza odzwierciedla całą tą sytuację, która rzeczywiście ma w rafinerii miejsce. Teraz nalewamy oleju. Dokładamy 40 atmosfer ciśnienia i po takim procesie zaczyna ściekać hydroodsiarczony olej napędowy,